Cześć, tu Ernest! Dzisiaj o 8 rano rozpoczęła się krótka przerwa techniczna, podczas której do Fortnite wprowadzono aktualizację zawartości. U mnie na PC ważyła nieco ponad 600 MB. Na zewnątrz to są poprawki błędów, ale wewnątrz do plików gry dodano pliki eventowe. Do omówienia mamy kilka mniejszych zmian, nową emotkę Drake'a oraz finałowy event. Zanim przejdziemy dalej, to ja i Luni mamy dla was wyzwanie. Nary, zostawcie łapkę w górę. Okej, uwaga. 3, 4. Dobra, zacznijmy od poprawek błędów. W szafce zaszło kilka zmian. Skiny, które mają opcję wyboru nadrukowanej liczby, zostały zepsute w ostatnim tygodniu. Funkcja ustawienia liczby najzwyczajniej nie działała, a dzisiaj wszystko wróciło do normy i nie powinno być już z tym problemu. Poza tym, posiadacze smokorożca w końcu mogą go zwrócić. Aby to zrobić, trzeba udać się do ustawień, a następnie do tej oto zakładki. Jeśli kupiliście lotnię oddzielnie, to otrzymacie zwrot samej lotni, ale jeśli kupiliście zestaw sprzętu Deadpoola, to możecie zwrócić tylko cały zestaw, czyli emotkę, zbieraki, lotnie, wszystko z tego zestawu. Nie da się inaczej. A teraz wyzwania! Dzisiaj do gry o 16:00 mają wejść wyzwania misji Szturm na agencję. Za kilka prostych wyzwań otrzymamy niemałą porcję punktów doświadczenia oraz 3 darmowe skiny. Malowanie na broń, lotnie i zbierak. Wyzwania są bardzo proste i jasne, ale dla tych, co nie wiedzą, to wspomnę jeszcze raz, że zamknięte skrzynie frakcji to takie, które mają skanery ID. Włazy w agencji są pod wodą wokół agencji, bardzo łatwo je rozpoznać po bąbelkach, a przetrwanie burzy to po prostu start nowej strefy. No, jak już mówiłem, to bardzo proste wyzwania. Już za chwilkę poruszymy temat eventu, ale najpierw coś równie superowego. W tej aktualizacji dodano nową emotkę do serii ikon. Tym razem to jest owoc współpracy Fortnite i Drake'a. Niektórzy z was pewnie pamiętają te piękne czasy. Sezon 3, 4, kiedy to Ninja zagrał z Drake'iem w Fortnite. Podczas jednego z meczów Drake zażartował, że Fortnite może wejść jego własna emotka. Po 2 latach oczekiwania, w końcu się jej doczekaliśmy. Do gry dodano taniec Toosie Slide z piosenki o tym samym tytule. Tak się składa, że od kilku dni bardzo często jej słucham. Cieszę się, że ją dodano, to było niespodziewane. Nie wiemy nic o koncercie, bardzo możliwe, że go nie będzie, ale ta emotka już sama w sobie jest mega. Nie wiadomo, kiedy wejdzie, ale jak wejdzie, to na pewno ją zdobędę albo kupię. Koniecznie dajcie znać, czy wy też ją kupicie. W temacie skinów i emotek to dam jeszcze przy okazji znać, że plecak i zbierak Mai mają teraz odblokowane wszystkie możliwe style. Nadeszła pora na mówienie wycieków na temat finałowego eventu. Chyba nie muszę mówić, że wkraczamy teraz jedną nogą na terytorium spoilerów. Jedną nogą, bo większość jest solidnie zaszyfrowana. A to, co mamy teraz do przejrzenia, to tylko takie okruchy plików eventowych. Ale to zawsze coś. Zacznijmy od tego, co już się dzieje w grze. Burza się psuje. Kręgi burzy tworzą nietypowe, nieodpowiednie formacje. Zaraz się dowiecie, czemu tak jest. A więc event Dnia Zagłady odbędzie się w specjalnym trybie pod nazwą Narzędzie. Opis tego trybu brzmi następująco. Wielki plan Midasa jest gotowy się rozwinąć. No, to, że Midas szykuje niezłą akcję, już widzieliśmy. Ale spójrzcie na to. Oto ekran wczytywania, który będzie widoczny podczas wchodzenia do tego trybu. Skrywa on wiele ciekawostek. Na pierwszym planie mamy potwierdzenie teorii mówiącej o tym, że Midas użyje stroju huraganu. W tle za to Narzędzie Zagłady działa pełną parą. Najciekawsze jednak skrywa się na szkle, mam na myśli odbicia. Tutaj jest oczywiście Midas, a obok niego jest odbicie twarzy inżynierki. Ja widzę dwie możliwości. Inżynierka albo rzeczywiście stoi za Midasem, albo to tylko takie, wiecie, wspomnienie, nawet po prostu zdjęcie. I planem Midasa może być przywrócenie inżynierki do życia swoim narzędziem. Dalej nie wiemy, jakie są między nimi relacje. To może być córka albo ukochana Midasa. Na pewno wiemy jedno. Będzie ważną postacią w nadchodzącym wydarzeniu oraz skinem. Przynajmniej według wycieków Lukasa. Wiem, jak to wygląda, ale z zaszyfrowanych plików można wydobyć tylko takie zarysy. Co ciekawe, skin inżynierki ma też mniejsze ikonki, a mniejsze ikonki to zazwyczaj ikonki stylów. Moim zdaniem inżynierka wejdzie do gry już w sobotę wieczorem albo do karnetu bojowego 3. sezonu. W jednym z moich ostatnich filmików wspomniałem wam o tym, że w legendzie o królu Midasie Midas musiał się całym ciałem zamorzyć w pewnej rzece, aby znieść dar jego dotyku. A tego daru chciał się pozbyć, ponieważ przypadkiem zamienił swoją córkę w złoto i nie miał jak jeść. Fortnite'owy Midas może mieć podobny plan. Wiemy, że plan Midasa w pewnym momencie doprowadzi do tego, że przez pewien czas będziemy pod wodą. Już wiele razy o tym mówiliśmy. Dzięki wyciekom dowiedzieliśmy się, że do plików gry dodano z powrotem animację pływania pod wodą. Wzmianki w plikach gry zdradzają nam, że cały event będzie bardzo szalony. Deszcz, woda, burza, pioruny, przeróżne efekty i tak dalej. Co najważniejsze jednak, wszystko wskazuje na to, że Midas chce kontrolować burzę. Opis tego ekranu to przeciwstaw się burzy. To już pierwsza podpowiedź. Poza tym, no, Midas sięga po strój, którego technologia pozwala kontrolować burzę. To nie wszystko. Do plików gry dodano nowego skina o nazwie Cyclone. Jego opis jest taki sam, co ekranu wczytywania, czyli przeciwstaw się burzy. Ta postać ma dokładnie taką samą zbroję, która jest widoczna w gablocie Midasa, co zdradza nam, że to Midas w swoim specjalnym stroju do kontrolowania burzy. Ale niekoniecznie to musi być on. Tak, na pewno użyje tej zbroi. Ale słuchajcie, Cyclone może okazać się być kompletnie oddzielną postacią, którą Midas przebudzi przy użyciu narzędzia zagłady. Zobaczcie sami, czy wam to wygląda na Midasa w przebraniu? Jego nogi to bardziej robotyczne protezy, a jego odsłonięte ciało to dosłownie skupiona burza. Według mnie to ktoś albo coś innego. Ta cała zbroja to coś, co może zasilić tylko narzędzie zagłady. Prawdopodobnie sam Midas nie wie, co potrafi Cyclone i nie wie, czy uda mu się nim kontrolować. Tak samo huragan. To raczej nie człowiek, tylko jakaś inna istota. Nie mogę się doczekać tego eventu, jestem bardzo ciekaw, co w końcu jest powodem, dla którego Midas chce kontrolować burzę. Jeszcze nawet nie zaczął, a jego nabuzowane narzędzie już psuje burzę. Mi się wydaje, że Midas narzędziem zagłady wystrzeli w niebo potężny promień, który wywoła masywną burzę, której gęsty deszcz zaleje całą wyspę. I stąd się weźmie motyw trzeciego sezonu, czyli woda. Moim zdaniem ta postać pojawi się podczas eventu, wiecie, jakby na evencie. A gdy ten event się już rozpocznie, czyli około 20:05, wtedy wejdzie nowy sklep, w którym też pojawi się ten skin, ale za fałdolce. Prawdopodobnie ramię w ramię z inżynierką. Reszta wycieków to tylko dowody potwierdzające to, że będzie się działo. Mam tu na myśli na przykład modele zniszczonych ścian agencji. Wiemy, że po agencji zostanie może połowa budynku, a może nawet kompletnie nic. No, tak czy siak, nie przetrwa tego, co planuje Midas. Przypuszczam, że po evencie będzie stała tak zniszczona, aż do startu nowego sezonu. FortTory dał znać, że ma też coś się pojawić pod agencją. Jego znaleziska wskazują na to, że narzędzie zagłady zostanie wzniesione spod fontanny w agencji. Do dyspozycji teraz mamy tylko te modele o bardzo niskiej jakości, ale może to i lepiej, nie ma co spoilerować całego eventu. Warte uwagi jest też to, że włazy, które są pod wodą wokół agencji, mają zostać otwarte podczas tego eventu. Inną ciekawostką jest to, że w plikach gry pojawił się model agenta Jonesego. Nie znamy jeszcze jego roli w tym całym evencie, ale taki Jones jest, o czym warto wiedzieć. To raczej nie będzie skin. Na koniec zostawię was z dźwiękiem odliczenia do eventu, który będzie na specjalnym trybie. Ten dźwięk jest ciekawszy niż się tego spodziewałem. Są tam przeróżne nowe kwestie Midasa i pomagierów i dźwięki narzędzia zagłady. Okej, to tyle z mojej strony. tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.